Witamy Państwa serdecznie z Michałem Borkowskim, który jest wielkim bohaterem. 3 wygrane w ciągu pół godziny, to Michale chyba Cię w całej karierze jeszcze nie zdarzyło. No tak, tak się fajnie ułożyło, że i we Wrocławiu tutaj wygrane, także bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Zgłaszamy ten rekord do Księgi Rekordów Guinnessa, najszybsze 3 wygrane w historii wyścigów? Chyba tak. Powiedz o Klarze Al-Kadiach, wygrała nagrodę Polskiego Związku Hodowców Koni Arabskich, ma świetne pochodzenie. Rozumiem, że liczysz na przyszły rok na Oaks Derby, że będzie te wyścigi rozgrywała. No jeżeli zostanie, to tak, no to jest taka była, że... Super biegała i super biega do tej pory, także trochę, chociaż tutaj troszkę się przestraszyłem, bo Sancho trochę tak zlekceważył chyba, tak mi się wydaje, przeciwników i czekał długo. Wygrałeś debiutującą dwulatką Konspiracją we Wrocławiu. Spodziewałeś się, że córka Rutena może w debiucie ograć te biegane konie? To znaczy liczyłem ją, bo dobrze chodziła na robocie i dobrze zrobiła ostatni galop. Liczyłem bardzo tego, niestety co wycofany był z padoku, bo zgubił podkowę Bluebearda, bo też na pewno poprawił, no ale będzie musiał biegać tutaj. I jeszcze na koniec jedno zdanie na temat Giat Alcaldia, która przed chwilą wygrała w ładnym stylu. Jaka to jest klacz? No ona była blisko z debiutu za Klarą we Wrocławiu, potem 2 razy niestety miała problem w transporcie, porozwalała się, zapisaliśmy ją teraz we Wrocławiu. No i pokazała, że potrafi. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Zapraszam po więcej wyścigów, więcej relacji i jeszcze więcej koni na kanale Tor Służewiec.